tytułu. Krynica poezji. Tegoroczna edycja jest pod hasłem Pamięć Początku. Odbywa się od 15 lat dzięki Państwu kulisiom obecnym na tej sali. Chcieliśmy najserdeczniej Państwu podziękować. Bardzo prosimy Jerzy i Ewa Kulisiowie. Pozwolę sobie na Państwa ręce złożyć podziękowanie. Pragniemy złożyć naszym darczyńcom gorące podziękowanie za wspieranie naszych inicjatyw i umożliwianie ludziom biura prezentacji swoich twórczych dokonań, a czytelnikom stworzenie możliwości obcowania z wielkim żywym słowem. W obecnych czasach pauperyzacji kultury i twórców, czasach zdominowanych przez popkulturę, takie działania zasługują na najwyższe uznanie. Dziękujemy za gościnę podczas galii poetyckich zorganizowanych w Janini Kalika, przebojową noc poezji pod tytułem Koniec świata odwołany, która miała miejsce w grudniu 2012 roku, oraz galą poezji i gwiazdy zatytułowaną Światu w czerwcu w tym roku, a także zachodnią gościnę umożliwiającą zorganizowanie tegorocznej Krynicy Poezji. Prosimy o przyjęcie najszczerszych podziękowań za niestrudzone i bezinteresowne wspieranie literatury, za niezwykłą szczodrobliwość i gościnność, jaką Państwo oferujecie artystów. Dziękujemy także panu Piotrowi Kulisiowi, który od lat sporządza dokumentację fotograficzną i filmową, tworząc nieocenione źródło wiedzy dla następnych pokoleń. Dziękujemy serdecznie. Co roku Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, co najmniej dwóch, trzy, a czasem nawet
raz w ciągu roku. A czytania listu pana burmistrza. A szanowni państwo, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczystą galę poetycką pod tytułem Pamięć Początku, która odbędzie się w Krynicy Zdroju 5 października bieżącego roku. Z zainteresowaniem zapoznałem się z programem tego wydarzenia. Jestem przekonany, iż będzie to bardzo ciekawe i unikalne spotkanie, które dostarczy sobie wielu chwil zadumy i refleksji. Jest mi tym bardziej przykro, iż z powodu choroby nie będę mógł uczestniczyć w gali. Pozwalam sobie zatem skorzystać z tej okazji, aby życzyć organizatorom i wszystkim uczestnikom spotkania niezapomnianych wrażeń oraz wiele radości z obcowania z kulturą, a także odpoczynku w otoczeniu pięknych jesiennych krajobrazów naszego. Z wyrazami szacunku, burmistrz Dariusz Resio. Tylko
klasyczny chłód. Obcy nam, niewychowanym barbarzyńcom, cierniki migocące w zanurzonych dłoniach, zapach dzikich, nieznanych traw, wielkie, tęczowe owady, przepływanie blasku. Być może również szeroki pień wierzby, zawsze ten sam, długie wąskie liście, mokra kora gałązek, z której robiliśmy wojenne świstawki. Jakiś daleki odgłos. Jeszcze jeden odpływ. W istocie jednak niezbadane źródło. Praprzyczyna rzeczy. Byliśmy bardzo blisko. I znowu było widać, jak bije spod kamieni, jak się zaczyna jedna z rzek. Kładliśmy ręce i nasze milczenie w czystych początkach miasta drogi do w miejscu niesień, klęcząc połączeni światłem, byliśmy jak mozaika pa, jak żywe kamienie. Czasem, drodzy Państwo, jest tak, że to nie my celowo wracamy do początków, ale to początki jakimś cudem przychodzą do nas w różny sposób. W postaciach, w odczuciach, w snach, w widzeniu. Zapraszam Panią Kingę Orlik. Deszcz werblem wyzwania sonatę jesienną. Na strugach wodnych, jak na strunach harfy jeden ton brzmiewa. Znana mi postać przystaje na krawędzi snu i dotyka promieniem skroni. Przywołuje zagubione chwile i losy związane. Zanurzony w czasie przeszłym trwa. Nie ma żadnych blizn, nie rany. Ukazuje mu bliznę pod szyją, a on przybliża się i koi zadawiony ból, okrywając koszulą. Znika zło, tylko błogość, jak chmura ogarnia. Już nie trzeba ogrodu pełnego złudzeń, ani zielonej doliny. Dopełniamy się wzajemnie ukojeniem. Moja matka ma lat 15. Pod krzemionką, w cieniu błękitnego kamieniołomu, zbiera storczyki ostatni raz. Słońce dzwoni w przeźroczystym błocie. Wielki świat kołyszy się na horyzoncie. Zdziwione okna rodzinnego domu ślepną. Moja matka ma lat 19. W cygańskim lesie przyjmuje gałązkę kwitnącej czereśni z rąk mojego ojca. Biegną razem w otwartą przepaść września 1939. W wypalonej piwnicy z czarnych klocków nocy cierpliwie buduje dzień. Na górze, pod którą się urodziłem, bukowe złoto kapie z liści. Szeleści, płonie, ścieka do Wisły. Dziękuję. Przed początku, drodzy Państwo, wraca w swoim wierszu kolejna poetka Elżbieta Wojnarowska, opisując również takie bardzo kobiece doświadczenie. Wiersz przeczyta jego prosimy. Tkacze, mamie. Niepoprawny nomada, przygnany na wąską kładkę wiszącego mostu nad Bobrawem, przystaje na moment. W kryształowo zimnym mroku
rozjaśnionym tylko drżącym światłem nielicznych lat. Ja, wieczny tułacz, stoję niepewna, nie ma, przytroczona do życia połyskliwymi pasmami nocy. Tej samej nocy, gdy opuściłam bezpieczne głębie mojej matki, aby rozpocząć wszystko na własny rachunek. Od tamtej nocy ona pozostała w tym samym miejscu. Nieruchomy posąg, cud wiecznego oddania, matka i córka, dwoistość w jednym, jedność w podwójności. Przyklękam, jak do modlitwy. Kiedy, jak włosy mojej matki, wymościły brzeg mostu, po którym kroczę, pająki tkają z nich sieć pracowitego życia, jak ona uwiązana do jednego miejsca, jednej nocy, swojego mikrokosmosu z nieodgadnionym czasem nieustępliwych tkaczy. Jak przeliczyć godziny mojego istnienia? Na kroki pomiędzy szpalerem koronek pajęczego świata, ich ulotnego bytu, do pierwszej burzy, co je zmiata jak tsunami w tę samą otchłani, co nas. Ile lat, wieków minęło, odkąd rozpoczęłam moją wędrówkę przez najdłuższy dla mnie most, odkąd posiwiała moja matka, odkąd jak pająki tkamy mozolnie nasze własne życia. Szczęsnego Wrońskiego. Przecież ta pieśń zaczęła się przed prapoczątkiem. Czerpię z niej na chwilę trafił, licząc każdego dnia na szczęśliwą wygraną. Za mało pracy, pokory. Jeszcze nie policzyłem nawet źdźbeł przed moją klatką. Co rano tyle ptaków śpiewa dla mnie, a ja ich nie znam. Nie spotkałem się nawet z jeżem, łasiczką, ani całą plejadą bezdomnych kotów, którym jakiś szalony inżynier codziennie napełnia miseczki. A ja dostaję tyle, ile mi się należy. I nie powinienem oczekiwać datków, lecz nieustannie dawać. Dawać, ile się da, na miarę chwili. Kolejny wiersz wydaje mi się być swoistą parabolą taką, czy powieścią o tym, co było jeszcze przed początkiem. Grzegorz Stec. Tyran. Już wtedy, gdy zarządziłem wcześniejszy zachód słońca, i zauważyłem, że ktoś w pałacu przestawił wszystkie zegary, zacząłem podejrzewać istnienie spisku. Kazałem stracić zegarmistrza. To jeden z wyroków, który mnie rozczarował. Zegary chodziły nadal. Zrozumiałem, że wszystko jest zegarem. Nawet władza. Nie lękam się tych, którzy chcą mnie tylko zabić, lecz tych, co chcą mnie zachować przy życiu, co chcą się zaprzyjaźnić z moim bólem, czuwają przy moim łóżku, są znawcami leków, z szacunkiem ujmują za rękę i prowadzą świetliste ogrody.
tych, co moje czuwanie zamieniają w sen. Śni mi się wciąż, że budzi mnie pomruk tłumu. Nawet moje ptaki w moich ogrodach nie potrafią go zagłuszyć. Tłum to kretyn. Ma potężne mięśnie. Buduje piramidy. Można go użyć do robienia wojen. Żywi pałac, choć sam głoduje. Wszystko to dowodzi jego kretynizmu. Z wysoka wygląda jak plaża pełna kamyków. Przechadzam się po jej z przyjemnością, gdy on śpi. Tłum, jeśli coś mówi, to używa najwyżej trzech słów, które z trudem wypowiada. Jestem zawiedziony. Dziś słyszę tylko dwa. Zabić tyrana, zabić tyrana. Nie wiedzą, że tyran to naczynie. Ktokolwiek się z niego napije, jest pijany. Nie wiedzą, że jeśli mnie zabiją, zabiją tylko pijaka. Kapelusz. Na początku był kapelusz. Cyrkowy kapelusz, z którego Bóg ku własnemu zdumieniu wyciągnął samego siebie. Potem wkładał rękę do kapelusza i przez 6 dni z rzędu wyciągał niebo, ziemię oraz 5 dowodów na własne istnienie. Z magicznego kapelusza wyskakiwały planety, jak piłeczki ping-pongowe, a Bóg kolejno jedną za drugą wprawiał Bożymi palcami wirowanie. Planety rozmnażały się z zatrważającą szybkością, a on uwijał się jak w ukropie w środku wirującego planetarium, uważając, aby z palca żadnej nie uronić. Tymczasem na widowni siedzieli już Adam i Ewa i prawdę mówiąc, nic a nic własnym oczom nie wierzyli. Drodzy Państwo, Pan Józef Baran mnie nieco zaskoczył, bo chyba w ostatniej chwili Pan Józef zdecydował się Pan jednak przeczytać inny wiersz, do którego przygotowałem komentarz, ale w związku z tym Państwu polecam wiersz zatytułowany Kosmiczne Zdziwienia z pamięcią o tym, że w nim właśnie padają te pytania o kwestie istotne, ważne. Państwo, Staro. To jest wiersz bez tytułu dla A. Grecki brzeg zapada w zmierzchu. Liston na korfu jak rywoli. Wiatr w koronach, korzeniach drzew. Ognisty wóz ślizga się po fali. Miłość i nietoperze układają się do snu. Sigar, sigar! Mruży oczy, morska latarnia w oddali. Dziękuję. Proszę kolejnego wiersza pani Ewy Puszki. Koda Rzeszowska 1. Babciu ze złotek, którymi obwijałaś doniczki, projektantko wnętrz pięknych, hula hop twoich spódnic zadartych na pola. Królowo pieca i szuflad z łakociami. Histeryczko od pań chleba, grubo wyścielanych miodem. Księżniczko od pustów, carzyca domowych boleści, cykady miłostek, hipopotamie hendryczny,
znawczynią pierdnięć tajemnych. Pośmiertna panna młoda, w garncu maku pochowana. Jak ja do ciebie wrócę przez te światowe mokradła. Dziękuję. Nadmorski monument. Dobry wieczór Państwu. Najpierw wszyscy wspólnicy i mi przeczytać po polsku i później ja zaśpiewam wynalazku te wiersze pod tytułem Nadmorski monolog. Cisza na smatykę, sztorm nasz murzem wschodni. Ojczyma ogarnia niebiec koszty, a w duszy płynie czerwie. Zaglądam w każdym kroplę wody, niektóre pochodzą z biegunku i padną korzeniem palm kokosów i dług. Do popularnych drzewa nad morzem wschodnim Wietnamu. Inne pochodzą z rzeki czerwone, z zapachem kukurydzy i ryżu. Która z tych kropli wyciekła z mojej rodzinnej ziemi, ze skipy przeciągniętej i potem i krwią przodków? Które z tych kropli niosą zapach piekła, zwierzęsość w sercu ludzi, a które niosą ludzką miłość? Czy słyszysz przejrzysta niebezkość Boże? Biologia rozwija swoją sieć. Tak samo
może się we mnie zacząć życie i śmierć. Wiesław, na jeziorach Kuczyńskich. Cudem znalezione, jak życie uratowane, jedno lato, z kilkunastu lat, kilku godzin, płytkich, bez pamięci, z jednego głębokiego dnia, już na jeziorach Litwickich, ale jak cud we głębsze wody, prawie po wodzie chodzimy, chociaż my święci, wierzymy w cuda, powroty, zawsze brzegami niepewnymi. Gdy Bóg daje idącym drugie oczy, toną kładki, zostają obłoki, drewno kładek, cień pokrywa białość kwiatów już zużyta. Między szubami, a oparciem wątłym jak wiersz dla tych idących, którzy jeszcze chcą kogoś odnaleźć. Jest cienka granica, z której nie możemy zboczyć, aby w słowo nie wpaść dalej. I nie należeć do tych, którzy za pięknym Bożym, ptaki i motyle jak z innego świata, nie przestają wróżyć. Ta, która przez wodę, jak przez wieczność przyszła, w odgłos kukułki, już nie topielica, po nic już nie pyta. Ludzie przypominają mrówki. Jest cienka granica między słowami a cudem, nocą a słońcem, między początkiem a końcem, taka bardzo cienka, że nie można już dalej iść. Wiersz Wacława Kostrzewa. Święty Państwu wiersz. Podziękowanie życiu. Dziękuję Ci, życie, za wszystkie wyjazdy z kopalni węgla, za wędrówki piesze, pijane zabawy i cygańskie noce. Dziękuję Ci, życie, za wschody słońca w Mombasie i zachody w Casablance, za wagony ceglanych słów, z których nadal mówię wiersze. Dziękuję Ci, życie, za Rondona Hemingwaya i za to, że spotkałem dawno temu stanową poetę Juska Barata. Dziękuję Ci, życie, za Dance Mi Coena, Bezeme Mucho Kubańskiego muzyka i za to, że już nie chodzę w podatnej skarpetę. Dziękuję Ci, życie, za to, że 7 razy upadłem, 8 razy się podniosłem, jeszcze mi mało. Dziękuję Ci za Danutę, która nadal kołysze mnie w tańcu i tuli do snu. Dziękuję Ci, życie, za to, że dziś znów otwarłem oczy o świcie. Mogę patrzeć na pagórki sandomierskie i że już nic nie muszę. Prolog. Zacząć raz jeszcze. Tym razem od końca. Zasnąć. Zanim alkohol dnia zwiąże stopy. Wejść w sen, gdzie drogowskazy łopoczą jak żółte chorągwie. Drogę rozlaną rzeką po horyzont chmur. Przedzierać się przez drzewa dymów wciąż na południe. Jasnością napełnić oczy po brzegi horyzontu. Oddychać. Śmiać się z powodu bardzo zwykłego, że stuk, w którym sen spędzę w tym śnie, jest namalowany.
zacząć raz jeszcze, by wrócić do początku. Przyszłości księżyca, gdzie lasy rodzą owoce jak gwiazdy, gdzie wąwozy zamieszkałe są przez zakochane wilki i ludzi. Drodzy Państwo, na zakończenie, na podsumowanie tych naszych rozważań o pamięci, o naszych możliwościach wobec tego, co pamiętamy, o naszych umiejętnościach, o naszym domniemanym rozumieniu. Wiersz Zofii Zaremiany. Pamięci księdza Kamila Kowalczyka. Nie chodziliśmy do niego do spowiedzi. Taki młody, cóż może wiedzieć o życiu? Nagle przeskoczył nas. O śmierć mądrzejszy, o wieczność. Zwracam się na koniec do pana Stanisława Jerzego Kubisia. Pan, czy już tradycyjnie zechciałbym przedstawić swój utwór? Drodzy Państwo, jestem w małym kłopocie, bo właściwie z małżonką przybywamy do Klinicy prosto z sanatorium, gdzie właściwie nie mam dostępu do głównego komputera. Właśnie natomiast dzisiaj, czytając wnikliwie zaproszenie, uznałem, że właśnie jeden utwór tematycznie byłby odpowiedni, ale niestety w klińskim komputerze go nie znalazłem. On, zdaje mi się, mówi o ogrodzie, jeżeli mówimy o początku, i o dojrzewających owocach w tym ogrodzie. Ale pomyślałem sobie, że Państwa poezja, dzisiejsze wiersze, w zeszłym roku byłem zdumiony wysokim poziomem, ale to, co dzisiaj słyszymy, to jest właśnie to dosięgnięcie początku. Te owoce ogrodu Edenu to Państwa wiersze. Dojrzałe, cudowne owoce. Z małżonką serdecznie dziękujemy za te owoce. Natomiast wydrukował mi się inny wiersz, który normalnie nie miałbym odwagi przeczytać, gdyby nie to, że chyba przeznaczenie tak sprawia. Z kolei jest mowa tutaj o jakiejś wycieczce w kierunku Barcelony i to jest z nowego tomu poezji o Katalonii. Ale bohaterem też jest jakiś początek, mój wnuk dwupółletni, z którym tam gdzieś przebywam. Jeżeli Państwo podrajentujemy to wspólnie humorystycznie, to się odważa. Mowa też tam jest o koko, może nie konkretnie o palmach kokosowych, ale o owocach kokosu. Stąd żartuję sobie może sobie pozwolę, zwłaszcza, że może to rozpocząć także początek naszej wspólnej pracy na terenie Barcelony, bo już otrzymaliśmy wstępne zaproszenie do wiosny poezji w Barcelonie. Nie wiem, czy Państwo przyjmą to zaproszenie. Myślę, że byłaby to dla nas również jakaś satysfakcja. Jak wspomniałem, Barcelona, plac Katalonia. Aby dojść do barw gotik, z podziemnych dróg krzyżujących się dolnych orbit planet, szukających zagubionej królewskiej drogi, przechodzimy z prowadzącym nas tłumem przechodniów w promieniach zachodzącego słońca najpierw w stronę światła. Wchodzimy stopniami w harmonii szklanych górnych sfer, w ramiona okręgów gwiazd Iberii i Królestwa Zachodu.
Jesteśmy w sercu Barcelony, na placu Katalonia. Na placu Katalonia siedzę na ławce z uśmiechniętym wnukiem, czuję pochylenie nade mną anioła, który dotyka moich ramion, prawą dłoń opieram na swoim ramieniu i wreszcie realnie odczuwam za mną wsparcie i eteru, jego niebiańską istotę. Zapytuję Coco żartobliwie nazywanego przez matkę swoją, czy może chciałby tutaj jeszcze ze mną kiedyś powrócić. Zamiast odpowiedzi widzę, jak podbiega do fontanny czy studni, by do kubka pysznego kokosowego soku dolać wody. Śmiejąc się, z trudem przedostaje się wysoko na ławkę, by wtulić w tlenie swoje dwuletnie ciało i kubek, stęczową górką włożyć do moich ust spragnionych. Odczuwam smak kokosowego i ananasowego napoju, który wcześniej był dla mnie zbyt słodki, a teraz, dzięki za rozcieńczeniu z wodą, jest idealny, taki jak kiedyś. Ambrozja z Hesperyd źródła. Orzeźwieni i wzmocnieni jesteśmy nagle zdziwieni, gdy zauważamy, jak zlatujące się wokół nas gołębie przyglądają się nam, jakby oczekiwały od nas papas albo wspomożenia mocą naszego cudownego napoju. Czy pamiętają tamte dawne czasy, gdy z Zeusem będąc karmieni byliśmy na Krecie koźnym mlekiem, a z źródła Hesperyd właśnie gołębie na skrzydłach niosły nam ambrozję, ten nektar dający nieśmiertelność. Czy teraz chcą go od nas? Nagle jednak spłoszone zrywają skrzydła do nieba lotu, gdyż zbliża się drużyna piłkarza, a za nią tłum kibiców, a wyrzucona w górę piłka odbijana w rytmie oklasku przekazywana jest przez chłopców biegających po placu. To są gwiazdy Barcelony, szepczą pomiędzy sobą przechodnie, a ci młodzi, zapytuje staruszka wskazując laską na chłopców, ci młodzi to są nowonarodzone gwiazdy na niebie Katalonii. Plac Katalonia to stadion, na którym za chwilę odbędzie się mecz, stąd nagły gwizd sędziowskiego gwizdka ucisza wszystkich. Starszy pan w eleganckim garniturze dopuszczony jest do głosu. Nasze zwycięstwo na Złotym Stadionie to kolejny nasz sukces, który zawdzięczamy Bogu, świętemu Jerzemu i zgranej drużynie. Oklaski i gwizdy zmieniają tok biegu radosnej manifestacji. Z metra po schodach zbiegają się następnie spóźnieni kibice. Plac staje się miejscem wzniesionych do nieba sztandarów, z których główny to Złota Włócznia, Krzyż Rycerza i Barcelona. Znowu gwizdy i podjęcie decyzji na zrobienie miejsca do gry, popychani na bok starsi przechodnie, popadają w irytację, wreszcie zjednoczeni kibice, trzymając się za ręce, wyzwalają miejsce dla zawodników, którzy po gwizdku rozpoczynają grę. Kto gra z kim? Zapytują zdenerwowani, niewtajemniczeni i spóźnieni. Zwycięzcy z tymi młodymi, coś się im poprzewracało w głowie. Wydaje im się, że ledwie odrośli do odmurawy, to ładnie potrafią kopnąć bramkę, a tu
Tu trzeba przemyślanej i rozważnej akcji. Katalonia, 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 Barcelona, Barcelona jest. Piłka trafnie dodana, z grupy młodych trafia strzałem celnie pomiędzy dwóch kibiców pokornie tworzących słupki i bramkę. No i co? Widzisz pan, młodzi górą już prowadzą 1-0. To jest Felix, najzwyklejszy Felix, taki co głupiemu się też trafi. Gdyby grali w Meksyku czy Peru, to już straciliby głowy. Starożytni wszak wiedzieli, że piłka i głowa należy do nieba. Jaka głowa, jakie niebo, daj pan spokój, patrzmy, co będzie dalej. Wykopana po gwizdku piłka wiruje w górę i spada na jezdnię. Pomiędzy przejeżdżające samochody i znika z oczu grający. Oczekiwanie na piłkę wydłuża się na stronie napięcia i rewolucji. Zniecierpliwieni zawodnicy i kibice w końcu powoli rozchodzą się. Taki wstyd bez możliwości wyrównania i dokończenia meczu. Gdzie ta piłka? Gdzie? O tam, na Bari Gothic, odbita od placu, poszła. Koko, zagubiony zmianą nastrojów przerwanego widowiska, wzdychając spojrzeniem, zapytuje, co dalej, gdy piłki nie ma. Możemy pójść za piłką tędy, Carrera de Angel albo Las Ramblas. Jesteśmy na Rambla de Canaletas i pomimo zaczerpniętej wody z źródła idziemy niepewnie starym korytem wyschniętej rzeki, przeobrażonym w bulwar pełen bogatych pałaców i kamienic. Zapytuję przechodnia, czy tędy na pewno dojdzie się do Bari Gothic. Uśmiechnięty spogląda na Koko i wskazuje, jak blisko jesteśmy. O, tutaj jest kościół Santa Anna, a tam dalej katedral de la Sora. A tu po tej stronie pałac króla i królowej Peru. Śmieje się do Koko. Zanim przejdziemy na drugą stronę, podejdźmy tutaj po prawej na Market de la Vaquiera. Kupimy owoce albo soczek koko. Uradowany kokuś odzyskuje siły, wybierając to, co do południa. Kubek niemieckiego palmowego nektaru z mleka kokosu i ananasu. Po zaciągnięciu się nurką koko zdycha, wypowiadając koko. Koko i ananas, dopowiadam, gdy zbliżamy się akurat i jesteśmy przy kościele Santa Anna i spoglądamy w górę na figurę świętej, zniecierpliwiony, chcę, bym go podniósł do góry na moje ramiona. Po chwili chcę jeszcze wyżej, o tam wskazuję na świętą Annę. Ana, na, koko, Katalunia, mamunia, Katalunia, powtarza, ziewając, wyciąga ręce do góry i płacząc znowu woła, mamunia, rozżalony, łka, ziewając, wnika w moje ramiona i chce już stać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ojciec Wacław, poniesie Państwu blisko. Drodzy Państwo, cóż życzyć? To, co dzisiaj przeżyliśmy na gali w Starym Domu Zdrojowym, ten doskonały poziom twórczy poetów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, ta wspaniała atmosfera,
muzycznie tak doskonała oprawa i no i tutaj na zakończenie Krzysztofa no jakiś rodzynek dosłownie tych przeżyć. To wszystko zasługuje na to, że tym bardziej mam nadzieję nasza wzajemna przyjaźń jest w rozwoju, do czego zachęcamy, do czego zapraszamy i tak nam dopomóż Bóg. I aby pieśń i słowo było zawsze śpiewane, żeby ta pieśń brzmiała tak, jak Pan ją pięknie zaśpiewał i żeby to trwało wiecznie. Na zdrowie. Na zdrowie. Serdecznie podziękować naszym gospodarzom po raz kolejny. Nie będę powtarzać tego wszystkiego, co powiedziałam, co napisałam w waszym imieniu, w swoim imieniu. Ja po prostu powiem najzwyczajniej tak prosto. Naprawdę, proszę Państwa, takich ludzi jak Państwo, Krzysiowie, nie ma. To jest, nie ma. Oprócz Was nie ma, to jest absolutny ewenement. Coś takiego się zdarza i to już osiągnęło pełnoletnią. To już jest pełnoletnią, prawda? I możemy sobie tylko życzyć, to znaczy przede wszystkim Wam życzymy dużo zdrowia. No też jest taki egoistyczny zamysł, prawda, że nasi darczyńcy będą zdrowi, to będziemy się spotykać i życzymy zrealizowania wszystkich planów, bo te plany, o których Jerzy mówi, są rzeczywiście niezwykłe, zbudowanie takiego pomnika, zresztą tutaj w tym momencie taką toczymy rozmowy, no to jest piękna idea, tylko żeby jeszcze było jakieś wsparcie instytucjonalne. Ja nie wiem, dlaczego jest tak trudno zgromadzić wokół siebie, nie wiem, sprzyjających, przepraszam za określenie, urzędników, skoro ludzie pióra, ludzie muzyki, artyści są skłonni działać w sposób bezinteresowny, prawda? Właśnie nie oczekując zapłaty. Jak gdyby pracując nad tym, że to, co jest wielką wartością, to, co przetrwa, przetrwa doraźność, przetrwa teraźniejsze, przetrwa nasze życie, to są wartości duchowe, które poniosą nas, następne pokolenia ku przyszłości. I właściwie ja myślę, że w tym bym skończyła. Dźwigajmy, nie wiem, umacniajmy to naszych gospodarzy w takich działaniach i sami uczestniczmy w tym tak, jak robiliśmy do tej pory i żebyśmy się spotkali za rok w tym samym miejscu, wcześniej w Jawie, a może jeszcze gdzieś w ogóle, żebyśmy się spotykali i żeby Państwo tak piękne wiersze czytali, że dziękujemy niezwykle naszym tutaj Monice Markowskiej, pani Ani, Krzysztofowi Klimie. To było naprawdę żółkowe, to było znakomite i oczywiście panu, panie Wojtku, że pan wkroczył do naszego środowiska od niedawna i pan prawie. No, no po prostu zrobił pan tutaj nową Australię, tak? Z taką lekkością. Rzeczywiście pan prowadzi imprezy no w całym świecie. I też na pierwsze właściwie moje pytanie natychmiast było, jestem co prawda w Australii, dostałam tutaj odpowiem za 3 dni, muszę sprawdzić kalendarz. I za 3 dni muszę odpowiedzieć, że jak najbardziej. Także wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję, a najbardziej gospodarzom, całej rodzinie i Piotrowi szczególne podziękowanie, bo gdyby nie Pan, to i właściwie, proszę Państwa, co prawda tutaj artysta powie, że dokument nie jest ważny, ale mi się wydaje, że ślady, które zostają zapisane, będzie ten kiedyś niezwykły materiał do tego, że jak my nie dożyjemy tego pomnika, ja mówię, że pomniki się stawia tym, którzy umarli, prawda? Mam nadzieję, że poezja nie umrze i sztuka nie umrze, ale może no jednak kiedyś. Pamięć należy zachować, ale pozwolę sobie dodać, że mam nadzieję, że władze zarówno w klinicy, jak i w ogóle władze w Polsce czy w Europie dojrzeją do tego, że spotkania na takim poziomie i tworzenie żywej kultury, żywego słowa, to jest najwyższa wartość. Od tego dopiero można powiedzieć, istnieje rzeczywistość narodów czy kontynentów.
Najpierw jest duch, który rozwija poprzez myśl, poprzez słowo i kieruje drogę całym narodom. Nawet ten właśnie doskonały wiersz Tyran też to mówią, prawda? Czasem aż mnie nerwy biorą, tak sobie myślę, powinienem, bo jak władze nie pójdą tą drogą, to się stanę tyranem chyba i wtedy właśnie na pierwszym miejscu będzie głowa, a nie dolne części ciała, to znaczy na pierwszym miejscu ma być myślenie, sztuka, słowo, poezja, filozofia, muzyka, żywe muzy, które właśnie tu są klinicy z dość żywymi delfami, żywym Olimpem. I właśnie to, co w zeszłym roku sugerowałem, że tak świetny rzeźbiarz jak Karol Badyna mógł urzeczywistnić tego Pegaza, który tutaj prawda, zaprasza muzy do współtworzenia, to, że jednak będzie to dostrzegane nie jako jakieś knucie przeciw, tylko jako jakiś piękny gest wszystkich twórców w tym kierunku, aby udowodnić, że Krynica Zdrój to faktycznie taki odrodzony Eden, prawda? Co w czasie zaborów, czy później w czasach okresu międzywojennego, w co wierzono. No a my dzisiaj autentycznie jesteśmy w trupach Krynicy. A żeby tak troszeczkę materialnie, co prawda, już teraz wchodzimy tu, tutaj mamy raj, taki namacalny. Naprawdę dziękujemy też, proszę Państwa, paniom, które to wszystko przygotowały, bo przyznacie Państwo, że Wasza twórczość jest niezwykła, ale ta twórczość tutaj, to jest nieustannie kulinarne, naprawdę jest znakomita, także bardzo dziękujemy. To też jest mowa miło, dziękuję. Czasie bardzo żałował, ale powiedział, że za rok, jeśli tylko go zaprosimy, a będzie dysponował czasem, to na pewno się zjawi. Także od Dietera Kalki dla wszystkich z Państwa serdecznie.